Cześć Klaudia. Hejka. Witamy Cię ponownie w naszym Witch Project Studio. Witam, bardzo mi miło. To nasze drugie spotkanie. Tak. Stresowałaś się na pierwszym? Oczywiście, że tak. Dobrze. Ciężko jest mówić o swoich problemach. O swoim życiu. Też. Ciężko się otworzyć, prawda? Oczywiście. Dobrze, to może zacznijmy od początku. Nie wiem, wszelkiego rodzaju nałogi, tak? Mi się wydaje, że... Wiesz co, u mnie się zaczęło od tego, że mnie matka zostawiła, jak miałam 3 lata. Mój ojciec był alkoholikiem. On chciał dla mnie dobrze, ale on nie potrafił przestać pić. Zaszczane łóżko, kurwa, zażygane, to była, to była norma po prostu u niego. Krzywdził moją babcię, która miała złamany kręgosłup. Przepalili jej po prostu, miała dziurę po prostu w kręgosłupie, bo zapomnieli o niej, jak ją naświetlali. Bo jemu się nie chciało pralki przesunąć. I moja babcia w ten sposób złamała sobie kręgosłup. Rozumiem. I tak cudem, że nie przerywała sobie rdzenia żadnego kręgowego. No. I ja się napatrzyłam po prostu na to wszystko. Czyli mieszkałaś z mamą, z tatą? Nie z mamą. Matka mnie zostawiła, jak miałam 3 lata. Rozumiem. Ja mieszkałam z ojcem i z babcią. No bo mój stary był nieporadny po prostu życiowo. Rozumiem. On nie miał pieniędzy na mieszkanie i tak dalej. Więc... Masz rodzeństwo? Tak, mam brata. Mojego brata też matka zostawiła. Tylko, że jego zostawiła dużo szybciej, jak był noworodkiem. On jest starszy od ciebie, rozumiem, tak? Tak, jest 4 lata starszy ode mnie. On był tak wygłodzony, że on miał zdarte gardło po prostu, bo ona sobie wychodziła na melanżę na, nie wiem, na 5 dni, tydzień. I zostawiała go samego w domu? Tak. Straszne. Albo z kolegami, którzy mieli to w dupie. Klaudia, a masz jakikolwiek kontakt z bratem? Nie, nie utrzymuję z nim kontaktu. Nie wychowywaliście się razem? Nie, bo to jest osobny ojciec mój i osobny ojciec jego. Rozumiem. I co z bratem się działo? Jak jego życie wygląda? Mój brat był wychowywany z dziadkami. Był bardzo inteligentny. Miał naprawdę geografię w jednym palcu i tak dalej. Tak. Ale też poszedł w dragi i tak dalej. Też się stracił. Rozumiem. A teraz też ma problem? Czy wyszedł dużo mniejszy, z tego? Dużo mniejszy, ale jak już melanżuje, to po kilka dni. Idzie na grubo. Idzie na grubo, tak. Tak mamy to w rodzinie, genetycznie po prostu. My nie potrafimy lecieć słabo. Rozumiem. A kiedy, nie wiem, pierwszy alkohol tutaj spożyłaś? Ja pierwszy alkohol, nie wiem. Mi to dawali już piwo, jak miałam, nie wiem, 3 lata, 2 lata, żebym sobie piankę spijała i tak dalej. Naprawdę? Tak, niestety tak. Tak, bo dla moich rodziców to było, nie wiem, zabawne. Mówiłaś, że twój tata dał ci... Pierwszy raz wódkę mi dał, jak miałam 10 lat. Byliśmy tam na imprezie u jego znajomych i mówi, masz, napij się. Ale piwo to mi dawali od dziecka. Normalnie jak herbatę. Tak. Tak, żebym sobie piankę spijała, żebym sobie spróbowała. Rozumiem. A kiedy pierwszy raz się tak, nie wiem, upiłaś do nieprzytomności? Jak miałam 13 lat. Znajomy mi po prostu dał Red Labela, wymieszanego na pół z kolą, czyli miałam litra w sumie i mówi, wal na hejnał. Dobrze. Może się czegoś napijesz? Poproszę soczek. Pani Oliwio, sok poprosimy. Tak. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Na zdrówko. Dziękuję. A kiedy pierwszy raz, nie wiem, jakichś narkotyków spróbowałaś? No tak jak miałam 13 lat. Dopalacze. Tak, dopalacze to było po raz pierwszy. Tylko, że ja potem mdlałam, bo to było, nie wiem, lato, 30 stopni. I ja po prostu, nie wiem, zapaliłam papierosa potem. I mdlałam. Mnie ze sklepu zgarniali. A co to było? Nie wiem, co to coś było. Coś do palenia, nie wiem. Do palenia, tak. Do palenia, bo twarde narkotyki to ja znam od podszewki, bo od dziecka czytałam o tym. Zawsze sprawdzałam, co biorę. Zawsze pytałam, co biorę. I właśnie tak. Zaczęło się od dopalaczy i od amfetaminy. I nie wiem, co było pierwsza amfetamina? Pierwsze były dopalacze, potem była amfetamina, potem były betaketony, tak jak wspominałam w poprzednim wywiadzie. Pominęłam jeszcze kwestię kodeiny, bo z kodeiną miałam taki problem, że ja sobie robiłam tour de polon, bo
masz ustawę antynarkotykową i możesz kupić tylko jedną, na przykład, nie wiem, paczkę danego leku w aptece. Ja potrafiłam oblecieć 7 takich aptek. No tak, wiadomo, młodzi ludzie zażywają i mają na to sposoby, tak? No oczywiście, bo to nie jest problem. W moim mieście to apteka była co chwilę. Jeszcze w międzyczasie był Xanax, bo jednocześnie brałam jeszcze Xanax psychiatrycznie, bo leczyłam się psychiatrycznie niestety. No i co, potem miałam przerwę. A powiedz mi, a propos amfetaminy i tutaj kryształów, tak? Tak. Jak długo brałaś? Brałaś to w ciągach? Ja byłam w rocznym ciągu. Tak? Wstawałam, pierwsze co robiłam, waliłam kreskę i piłam 200. I od pierwszego razu? Tak? Nie, oczywiście nie od pierwszego razu, ale potem jak już byłam uzależniona, to niestety, żeby wstać i funkcjonować i iść do pracy, to ja musiałam zażyć jaką dawkę, żeby iść się wykąpać nawet. To ile wtedy miałaś lat? Jak byłeś już w takich 18, ciągach? 18, 19, 18, tak? 18-19 lat miałam, no. Niestety, no. Nie uczyłaś się, tylko pracowałaś, tak? Pracowałam, nie uczyłam się, bo chciałam się uczyć, bo ja chciałabym skończyć weterynarię i tak dalej, ale nie byłam w stanie. Rozumiem. I gdzie pracowałaś? W barze. W barze, tak? Tak, 7 lat pracowałam w gastronomii. I ciężka jest to praca? Ciężka. Względnie jest ciężka, ale ja lubiłam tą pracę, bo ja lubiłam przebywać z ludźmi. Tak. Mi to sprawiało przyjemność. Ja tam po 16 godzin pracowałam i tak dalej. I się musiałaś wspomagać kreskami, tak? Znaczy, ja wtedy wyciągam po prostu sobie wódkę z lodówki. Nie wiem, tam waliłam pół litra w trakcie pracy. Wychodziłam z pracy, waliłam kolejne pół litra. Może poszłam spać, może nie poszłam spać. Taka filigranowa dziewczynka jak ty i takie dawki duże? No niestety, tak? Genetycznie mogę wypić bardzo dużo. Rozumiem. No ale w każdym razie, może się przyspałam. Jeśli spałam, to tak 2-3 godziny. Wstawałam z imprezy, malowałam się, szłam do pracy z powrotem i znowu pół litra. A że miałam szefa narzeczonego, to nawet na to nie patrzył. A był jakiś moment krytyczny, nie wiem, zdawałaś sobie sprawę z tego, że jesteś, nie wiem, w ciągu, że to jest cały złe, czas. Tak? Cały czas. Jakie miałaś myśli, nie wiem, żeby z tym skończyć, co zrobić? Dobrze, zrobimy przerwę. Klaudia, to ile w sumie byłaś w tym ciągu białym, że tak powiem? Białym? W białym ciągu byłam około 5 lat. Miałaś przerwy takie małe, tak? Miałam takie delikatne, ale ja, tak jak mówiłam wcześniej, kilkudniowe? Ja nie wytrzymywałam więcej niż 3 miesiące. Tak jak byłam na terapii 2 razy, no to więcej niż 3 miesiące nie dawałam rady. A pierwszy raz, kiedy poszłaś na terapię, kto cię do tego skłonił? Zmusili mnie, bo miałam przypał po prostu. Tak? Mieszkałam w internacie i po prostu zrobiłam największy błąd, jaki mogłam zrobić w życiu. Uśpiewałam inne dziewczyny. Odwaliło im. Tak. I po prostu zrobili nam testy. I musiałam iść na przymusową terapię, chociaż moja mama stwierdziła wtedy, mama, duże słowo, stwierdziła, że nie, że nie mogę tam być. A byłaś wtedy, uczyłaś się, tak? Uczyłam się, tak. Czyli tak, jeszcze tak, przed swoją pracą, tak? Tak, tak, tak. Znaczy ja pracowałam jednocześnie, ale nie wiem. Wtedy to miałam może 16 lat, już nie pamiętam, bo to było dawno temu, tak? Za drugim razem poszłam, bo chciałam, bo już było ze mną bardzo źle. Kiedy to mniej więcej było? To było 3-4 lata temu. Terapeuta mi powiedział, on mi nie może pomóc. Dlaczego? Bo nie jest w stanie. Tak? Ja muszę iść na terapię i tyle. No i wytrzymywałam po 3 miesiące. Niestety nie dawałam rady. Ja właśnie przez to straciłam miłość mojego życia. Rozumiem. Dobrze, a powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z Majką, tak? Z Majką mówiłam tam, koleżanka mi przyniosła. Bo tak to wcześniej, nie wspomniałam o tym, bo zapomniałam, ale wcześniej brałam kodeinę, tak jak mówiłam, w dużych ilościach. Duże ilości to są jakie? 7 butelek dziennie wypijałam. A to jest w butelkach, tak? Myślałam, że to są tabletki. Nie, są tabletki i jest syrop. Ja syropy wolałam, no bo nie musiałam wtedy żygać chociaż. Aha. No,
ale z Majką, no to rok temu, koleżanka mi przyniosła Sevredol, czyli to jest no, tak na tabletki, raka po prostu. Tak? Tak, tak, tak. I ja wtedy zrobiłam jej iniekcję po raz pierwszy. No nie, nie. To, umiałaś to zrobić? Nie, nie, wtedy kompletnie nie. Nie? Dożylnie? Dożylnie, tak, dożylnie jej to robiłam. Miała tam bułę na ręce. Nie da się tego umieć od pierwszego razu. No tak, dlatego pytam. Trzeba się przejechać, trzeba to porobić setki razy, żeby się nauczyć perfekcyjnie robić iniekcje. W każdym razie, ja wtedy wziąłam jedną tabletkę i ja miałam po prostu hajlo. Dobrze, a wcześniej wspominałaś, że czytałaś o lekach, tak? Interesowałaś się, tak? Tak, tak. Znaczy ja się interesowałam betaketonami, bo ja je brałam. Ja chciałam wiedzieć, co biorę. Właśnie. I no, teraz ci przerwę, przepraszam. Nie odrobiłam. Ale jeżeli na przykład, nie wiem, mam świadomość, co to jest morfina, heroina, to ja się do tego nie dotykam, tak? Czytałaś, wiedziałaś o tym. Znaczy, wiesz, i... to, ja nie czytałam o opiatach. Nie, bo ja wtedy nie miałam świadomości w ogóle. Rozumiem. O opiatach. Ja czytałam o betaketonach tylko i wyłącznie. A z opiatów, jeśli ktokolwiek miałby już coś brać, to mają być sobie leki. Nie popali ci skóry, nie zrobi ci to krzywdy. Takiej dużej. Wiadomo, najlepiej w ogóle nie brać, tak? No, oczywiście, że nie. Ja nikomu tego nie życzę. Tak, żeby się... Ja komuś kurwa od mordy odbiorę. Bo nikomu naprawdę nie życzę, żeby ćpał. Dobrze, i wziąłeś tą jedną tabletkę. Spodobało ci się? No, spodobało mi się strasznie. No przecież masz taki chill, jest ci tak dobrze, że z tym się nie da przestać od razu. Odchodzą wszystkie problemy. No, nagle masz wszystko gdzieś po prostu. Krótko mówiąc, ja jeszcze miałam już po 6 paczek pochowane. Skąd miałaś te leki? Opiowrak mi przynosił. Twój kolega, tak? No, tak, tak. Zapytam się, nie wiem, jeżeli on tutaj opiowrakiem, czyli takim już hardkorowym, no, tak? Tak, tak. On nie może. To on ci to za darmo przynosił? Nie, ja płaciłam, oczywiście, że płaciłam za to. Ile płaciłaś za... Nie wiem, za paczkę też 300 zł. A skąd miałaś na to pieniądze? Prostytuowałam się. Tak? Tak. Tak, byłam prostytutką. Tak? Tak. Nie wstydzę się tego przyznać. Czyli miałaś, nie wiem, sponsorów, czy nie wiem, w jakiejś agencji, tak? Miałam sponsorów, tak, tak. Możesz coś o tym powiedzieć? To są, miałam facetów po prostu, którzy przychodzili do mnie co jakiś czas, zostawiali mi, nie wiem, duże kwoty. Do domu, czy tak, do domu, w hotelu? Ja przyjmowałam ich w domu. Tak? Tak, tak. A wtedy sama mieszkałaś? Tak, sama mieszkałam. Nie miałam z nimi problemu, zawsze to byli naprawdę dobrzy faceci. Nie mogę o nich źle powiedzieć, ale... A skąd wziąłeś, nie wiem, pomysł, żeby, nie wiem, coś takiego robić? Nie wiem, ogłaszałaś się gdzieś? Byłam zmuszona. Zostawił mnie ten narzeczony. On był bogaty, bo on miał bar i tak dalej. Lokal swój własny i tak... Ja nagle zostałam bez pieniędzy. Ja musiałam myśleć, jak ogarnąć na czynsz. Tak, czyli zostawił cię z opłatami, tak? Ze wszystkim, tak? Znaczy nie, okazało się później, że on mi tam zapłacił za pierwszy miesiąc i tak dalej, ale ja musiałam kombinować. Tak. A ja nie mogłam nigdzie pracy znaleźć, bo miałam już złą renomę zrobioną. Czyli po tamtej gastronomii, tak? Tak, po tej gastronomii, a ja byłam świetnym pracownikiem. A co się stało, że miałaś taką złą opinię? No, facet. Facet. A, czyli z nim byłaś, tak? Tak. Tak, on mi zrobił taką złą renomę, że ja nie mogłam znaleźć pracy nigdzie. Rozumiem. Ja siedziałam 5 miesięcy, wysyłałam z CV-ki, nie mogłam znaleźć nikogo. Po prostu nikt mnie nie chciał przyjąć. Dobrze.